to chciałbym kilka zdań tytułem przypomnienia. Państwo wiecie, że przed samą Wigilią Centralne Biuro Antykorupcyjne i przy udziale prokuratorów Prokuratury Krajowej Delegatura w Szczecinie dokonało w trybie pilnym, nagłym przeszukania mojego domu w Koszalinie, dokładnie przed samą Wigilią. Dokładnie. Wtedy tłumaczyli to, że te rzeczy muszą być wykonane niezwłocznie, rewizja, istnieje cały szereg różnych prawdopodobieństw, o których teraz już nie będę mówił. Po 3 tygodniach od tego przeszukania otrzymałem wniosek od marszałka, 3 tygodnie marszałkowi zajęło przekazanie wniosku, który został złożony przez prokuraturę w Sejmie. Po kilku dniach od tego wniosku złożyłem rezygnację z immunitetu, dokładnie bodajże 7 albo 9 stycznia. Mniejsza zdjęcie, 7 stycznia bodajże. Od tego dnia do dzisiaj minął ponad miesiąc. Ja jestem do dyspozycji prokuratury od wielu dni już. Państwo wiecie również, że tutaj w Szczecinie prosiłem uprzejmie, żeby prokurator, jeżeli chce mnie przysłuchać, a tak bardzo chciał, składał wniosek, to ja jestem do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, wymieniałem wszystkie możliwe dni. Skoro mógł dzień przed Wigilią, to teraz też może. Ciągle nie zostałem wezwany, więc dzisiaj sam stawiam się tutaj w towarzystwie mojego obrońcy, pana mecenasa Romana Giertycha, z nadzieją, że zostanę przesłuchany. Nie ma żadnych formalnych przeszkód, żeby to się wydarzyło. Natomiast jeżeli pan prokurator bądź na przykład TVPiS potrzebuje moje zdjęcie z kajdankami na rękach, to ja, jak są tu gdzieś policjanci, zaraz sam pożyczę od nich albo poproszę, żeby mi założyli kajdanki. Państwo sobie zrobicie te zdjęcia, będziecie mieli już, będzie telewizja pisowska zaspokojona, będą mieli odpowiednie zdjęcia z kajdankami na rękach i możemy wtedy dalej te czynności, które wynikają z prawa, wykonywać. Ja po prostu jak najszybciej chcę, żeby sprawa trafiła do sądu, bo to jest jedyny sposób na to, żeby mu skutecznie obronić się przed tym pomówieniem, przed atakiem, czysto politycznym atakiem PiS-u bezpośrednio na moją osobę. Proszę Państwa, jeszcze słowo. Artykuł 313 Kodeksu Postępowania Karnego mówi, że prokurator po sporządzeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów niezwłocznie ogłasza to postanowienie podejrzanego. My już czekamy ponad 10 dni od czasu, kiedy prokuratura otrzymała potwierdzone przez Komisję Regulaminową oświadczenie o odrzeczeniu się immunitetu przez pana posła i prokuratura nie kwapi się do wezwania i do dalszych czynności w tej sprawie. W moim przekonaniu sytuacja, w której prokuratura nie realizuje kodeksu postępowania karnego, jest łamaniem prawa. Nasza dzisiejsza wizyta ma na celu pomóc prokuraturze, aby tego prawa nie łamać. Jeżeli chcą przesłuchać pana posła, to niech przesłuchają. Wniosek prokuratury o zatrzymanie pana posła, który leży w tej chwili, jest absurdalny z tego powodu, że zatrzymanie, proszę Państwa, jest to procedura, w której się zatrzymuje kogoś, który się nie chce stawiać do prokuratury, a nie tego, który właśnie bardzo chce i który przychodzi. Na dodatek w sytuacji, w której w przestrzeni publicznej od miesiąca przynajmniej istnieją dowody, które świadczą o całkowitej absurdalności zarzutów prokuratury. Prokuratura ponad miesiąc temu, 2 miesiące temu rzuciła pomówienie na pana posła, a dzisiaj boi się spojrzeć w oczy i boi się przedstawić swoje dowody rzekomej działalności przestępczej. To jest coś nie tak. Dlatego mamy nadzieję, że dzisiaj prokuratura nas przeprowadzi tę czynność. Jeżeli nie, to złożymy wniosek o umorzenie postępowania, bo będzie to oznaczało, w moim przekonaniu, brak przesłuchania dzisiaj będzie oznaczać, że prokuratura zamierza umorzyć postępowanie, bo nie ma innego rozwiązania. Albo prawo obowiązuje, albo nie obowiązuje. Artykuł 313 mówi o tym, że prokurator ma niezwłocznie przesłuchać. Dzisiaj mija już 10 dni.
przychodzimy do prokuratury, mamy nadzieję, że dojdzie do tej czynności. Jeżeli do niej nie dojdzie, to będzie to oznaczało, że albo prokuratura złamie prawo ze wszystkimi konsekwencjami, również karnymi, albo zamierza umorzyć postępowanie i taki wniosek też dzisiaj zostanie przedłużony. Podejrzanego, proszę Panią, dlatego że podejrzanym jest się od momentu, w którym prokuratura wydała postanowienie o przedstawienie zarzutów, a takie postanowienie musiała wydać, żeby złożyć wniosek o uchylenie immunitetu. W tej chwili, ponieważ pan poseł dostarczył już prawidłowo wypełnione oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu, nie ma najmniejszych przeszkód, żeby przeprowadzić czynność polegającą na przedstawieniu nam tych zarzutów i co najważniejsze, proszę Państwa, przedstawienie uzasadnienia tych zarzutów w kontekście tego, chociażby tych okoliczności, że zegarek, który miał być przedmiotem łapówki, odnalazł się na ręce pomawiającego 2 lata po tym, jak miała być łapówka wręczona. Na przykład to chcielibyśmy wiedzieć, jak pan prokurator wytłumaczy, że ta łapówka, która miała być dla pana posła, to odnalazła się na ręce pomawiającego 2 lata po tym, jak miał tą łapówkę wręczyć panu posłowi. Niech nam to prokuratura wytłumaczy. Jak to się stało, na przykład, że pomawiający dwóch, którzy pomówili pana posła, zostali nagrani 2 lata po tym, jak rzekomo mieli wręczać łapówkę i w czasie rozmowy, która znajduje się w aktach sądowych, ani słowem nie wspominają o tajnej, nagranej rozmowy, nie wspominają ani słowem o tym, że mają jakiegoś haka na pana posła, a mówią o tym, w jaki sposób wymigać się od odpowiedzialności, którą pan poseł chciał wobec nich w pewien sposób wyegzekwować. I to są wszystko rzeczy, na które mamy prawo oczekiwać odpowiedzi. Mamy prawo oczekiwać odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o tym, że trzeci pomawiający to jest osoba blisko związana z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości na terenie Pomorza Zachodniego. Czy prokuratura zbadała ten wątek? Jak to się stało, że ten człowiek w tej chwili nawet przebywa w towarzystwie różnego rodzaju wysokich dygnitarzy Prawa i Sprawiedliwości tutaj na terenie Koszalina, Szczecina? To są wszystko okoliczności, które w przestrzeni publicznej już funkcjonują. Już nie wspominam, proszę Państwa, o tej sprawie plagiatu, bo ona jest żenująca dla mnie jako prawnika, adwokata, to co się zdarzyło z wnioskiem o uchylenie immunitetu, który zawiera 2 strony maszynopisu splagiatowanego z pracy pana profesora Andrzeja Marka. To jest rzecz żenująca i wstydliwa w ogóle dla całego wymiaru sprawiedliwości. Tak więc te wszystkie okoliczności, proszę Państwa, wskazują na to, że w prokuraturze zdaje sobie sprawę, ciężko uzasadnić te zarzuty i stąd podejrzewam te wahanie, te milczenie, to, że prokuratura, proszę Państwa, od 2 tygodni nie odpowiada na żadne Państwa pytania. Macie Państwo tego świadomość, że wcześniej codziennie były jakieś komunikaty, prawda? Mieliście Państwo informacje co chwila z prokuratury. W tej chwili prokuratura milczy. Jest to pewnie może postępowanie cofnąć te wnioski, które znajdują się jeszcze w Sejmie i zakończyć tą wstydliwą dla prokuratury. Kilka dni temu rozmawiałem z prokurator Lemą, która powiedziała wprost, czekamy na decyzję Sejmu, ponieważ prokuratura nie chce tylko przesłuchać, ale też postawić zarzuty i aresztować pana posła. Póki co, proszę Państwa, w Polsce nie aresztuje prokuratura, tylko aresztuje ewentualnie sąd. Prokuratura natomiast złożyła wniosek o zatrzymanie pana posła. Otóż celem zatrzymywania kogokolwiek jest doprowadzenie go do prokuratury, aby go przesłuchać. No więc jaki jest sens składania wniosku o zatrzymanie pana posła, skoro pan poseł jest dzisiaj niechętnie by wyjaśnił. Natomiast jeżeli chodzi o wniosek o zapobiegawczy, o którym pan powiedział, to jest to nowa informacja. Nie słyszałem o tym, dlatego że we wniosku o uchylenie immunitetu nie ma informacji, jakoby prokuratura na 100% chciała skierować do sądu wniosek o zastosowanie tego środka zapobiegawczego. Myślę, że jeżeli to jest prawdą, że prokuratura zmieniła zdanie, to ma to związek pewnie z tym, że zdenerwowała się może na fakt ujawnienia splagiatowanego wniosku. Nie wiem, czym to byłoby podyktowane, ale nie ma żadnego uzasadnienia do tego wniosku. A przed tym punktem o zatrzymanie i areszt już komisja regulaminowa dotykała przyniosła go na następne posiedzenie. Wiecie, to już nie wygląda. Oczywiście, że wiemy o tym wniosku. Jest taki wniosek. Nie wiemy, kiedy Sejm go rozpozna i czy w ogóle go rozpozna i jak rozpozna.
Natomiast kapek jest tutaj jednoznaczny. Jeżeli prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ma obowiązek ogłosić podejrzanemu. Od miesięcy funkcjonuje w opinii publicznej zarzut prokuratury. Mamy prawo do tego się ustosunkować, mamy prawo się wobec tego zarzutu bronić. Natomiast kwestie związane ze środkami zapobiegawczymi mogą być rozpoznawane w trybie późniejszym, bo przecież nikt chyba rozsądny nie powie, że w takiej sytuacji, jaka jest obecnie, czyli że po przeszukaniu, po informacji publicznej o przedstawieniu zarzutów, czy o tym, że prokuratora chce taki zarzut ogłosić, to możemy mówić o jakimkolwiek mataczeniu. To jest absurdalne. Wydaje się, że zastosowanie środka zapobiegawczego z tego powodu, że ktoś miałby mataczyć sytuacji, w której spotykamy się tutaj 2 miesiące od momentu, w którym wszyscy wiedzą, że te zarzuty będą postawione, no to jest oczywiste, że o żadnym mataczeniu mowy nie mówić. Panie Sebastian, czy wy jesteście dzisiaj gotowi na składanie wyjaśnień, gotowi wyjaśnić wszystkie te dosyć absurdalne zarzuty, które prokuratura przygotowała. Mamy dowody na każdą okoliczność, na każdy zarzut, bo znamy te zarzuty w związku o uchylenie immunitetu. Także na każdy z tych zarzutów mamy pełną odpowiedź i wyjaśnienie i właściwie dowody niewinności. I to też jest, proszę Państwa, tak, że my mamy te dowody, nie możemy ich złożyć dzisiaj w prokuraturze na biuro podawcze, bo na przykład jest to dowód w postaci pudełka z zegarkiem. Znaczy zegarek wzięła prokuratury, ale oryginał tego pudełka zegarka, który pan poseł kupił w 2007 roku. Nie możemy tego zostawić w tym biurze podawczym. Chcielibyśmy to złożyć do akt sprawy. Mamy cały szereg dowodów, na przykład te zdjęcia. Możemy wskazać, bo zdjęcia pochodzą, proszę Państwa, z telefonu pana posła, który został zabezpieczony przez prokuraturę. W związku z czym możemy wskazać prokuraturze dokładnie, w którym miejscu tego telefonu znajdują się zdjęcia podejrzanego, który pomawia pana posła, z zegarkiem, który miał stanowić łapówkę, zdjęcie zrobione na wyjeździe zagranicznym poza Europę, czyli był jedyny raz ten człowiek w tym miejscu. Nie ma żadnej wątpliwości, kiedy to było. I to zdjęcie wskazuje, że ma zegarek, który miał być przedmiotem łapówki. No proszę Państwa, jest oczywisty dowód niewinności. No jak może prokuratura może nie chcieć wyjaśnień w tym zakresie, żeby pokazać, gdzie to jest? Przecież to jest po prostu kompletnie nielogiczne. Ja mam wrażenie, proszę Państwa, że tutaj nie chodzi o nic innego, tylko o to, żeby były zdjęcia kajdanek założonych na ręce pana posła. Nic innego w tym wniosku, który teraz prokuratura podtrzymuje przed Sejmem, o nic innego nie chodzi, bo nie chodzi o żadną prawdę, nie chodzi o żadną procedurę, nie chodzi o żadną sprawiedliwość. Chodzi tylko, żeby pan Jacek Kurski i jego telewizja mogli przedstawić odpowiednie zdjęcia na użytek, na uciechę pana prezesa Kaczyńskiego. To jak się pan odniesie do sprawy pana Kaputa? Tam było tak samo. Pan Kaput rzekł się detum, poszedł do prokuratury, został odesłany do domu. Prokuratura powiedziała, że nie ma rozstrzygnięcia tego wniosku. Ja bym nie porównywał, proszę Państwa. Też go odesłano do domu i tam też złamano prawo, jak pan mówi, że nie przystanowi natychmiast? Proszę pana, nie porównywałbym tych dwóch spraw z jednego zasadniczego powodu. Już jako prawnik mój nie znam oczywiście akt sprawy postępowania pana senatora Koguta, ale na pierwszy rzut oka te wszystkie okoliczności, które zostały również przez państwo przedstawione, no na odległość, proszę państwa, wskazują na dosyć mocne uprawdopodobnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcji. Tu mamy do czynienia z sytuacją, w której został postawiony publiczny zarzut wzięcia dwóch zegarków, a my mamy zdjęcie. I w aktach sprawy znajduje się zdjęcie, znajduje się to w telefonie pana posła, gdzie ta łapówka znajduje się na ręku pomawiającego 2 lata po tym, jak miał ten zegarek wręczyć panu posłowi. No, taki dowód znajduje się w aktach sprawy, to nie porównujmy tej sprawy z panem Kogutem, który w moim przekonaniu, któremu zarzuty zostały postawione jak najbardziej słusznie, i który, sądzę, również powinien ponieść surową odpowiedzialność za to, co zrobił. Natomiast jeżeli chodzi o procedurę, to uważamy, że w tej chwili jest sytuacja taka, tam nie było przełożenia głosowania nad uchyleniem immunitetu, tam procedura trwała szybciej. Tutaj komisja sejmowa podjęła decyzję o przełożeniu tej sprawy, bo już była pani prokurator już stąd pojechała do Warszawy. W związku z czym to Sejm podjął taką decyzję, żeby przełożyć dalsze procedowanie. W związku z czym pojawiła się luka czasowa.
w tej luce prokuratura ma w moim przekonaniu obowiązek przesłuchać pana posła, bo przepis artykułu 300 niezwłocznie musi ogłosić zarzuty. Chcemy, aby prokuratura dzisiaj niezwłocznie je ogłosiła. Panowie, bo się spóźnicie. Dziękujemy bardzo, bo staramy się nie spóźnić.